الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Drodzy bracia i siostry, tematem dzisiejszej hutby jest taqwa, bogobojność, jej znaczenia i następstwa. Taqwa oznacza w leksykonie bojaźń i unikanie. Miejscem bogobojności w naszej religii jest bojaźń przed Allahem, wypełnianie Jego rozkazów bez pytań i wątpliwości, unikanie Jego zakazów, szukanie i uzyskanie zgody Allaha Wszechmogącego we wszystkim, co robimy. Słowo taqwa, bogobojność, występuje w Świętym Koranie w 182 miejscach jako czasownik i w 76 miejscach jako rzeczownik, łącznie w 258 miejscach. Wynika z tego, że bogobojność jest bardzo ważna w naszej religii. Gdy wyjaśniamy bogobojność w kontekście Koranu, lepiej zrozumiemy jej znaczenia. Bogobojność jest nakazem Allaha dla tego narodu i dla ludu Księgi przed nim. Allah Wszechmogący mówi w Koranie: my nakazaliśmy ludziom Księgi, którzy byli przed wami i wam, abyście się bali Boga. Bogobojni ludzie są kochani przez Allaha i kochają Allaha. Nasz Wszechmogący Bóg informuje nas o tym w swoim wersecie. Zaprawdę Bóg kocha pobożnych. Bogobojni spędzają swoje życie na tym świecie w pokoju, ze spokojem umysłu, silną wytrwałością i pewnością. Dzieje się tak dlatego, że Allah Wszechmogący jest z nimi ze swoją ochroną i wsparciem, a Allah Wszechmogący dał im pewność i radosną nowinę w swojej świętej księdze, mówiąc: bójcie się Boga i wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi. Dzięki bogobojności człowiek jest bezpieczny. Nasz Pan Wszechmogący o tym mówi w Koranie: zaprawdę przyjaciele Boga nie muszą się obawiać i nie będą się smucić. Ci, którzy wierzą i są bogobojni, otrzymają wieść radosną w życiu tego świata i w życiu ostatecznym. Wieczna szczęśliwość i wieczne raje, wszystkie piękności, zaopatrzenie i wielkie błogosławieństwa w raju są przygotowane dla bogobojnych ludzi. Allah subhanahu wa ta'ala mówi w Koranie: i przestrzegajcie się w wyścigu po przebaczenie od waszego Pana i do ogrodu rozległego niczym niebiosa i ziemia. On jest przygotowany dla ludzi bogobojnych. W innym wersecie nasz Pan mówi: bogobojni natomiast będą wśród ogrodów i strumienie w siedzibie prawdy u władcy potrafiącego. W innym wersecie bogobojność jest miejscem, w którym stworzenia są rozróżniane u Allaha Wszechmogącego, pięknym polem rywalizacji i trajektorią na honoru. Jak mówi Allah Wszechmogący w Świętym Koranie: o ludzie, my stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę najbardziej szanowanym z was jest dla Boga ten, kto jest najbardziej bogobojny. Jest powiedziane w hadisie naszego proroka sallallahu alaihi wasallam: o ludzie, zaprawdę wasz Pan jest jeden i wasz Ojciec jest jeden. Zaprawdę Arab nie ma wyższości nad niearabem, a nie Arab nad Arabem. Czerwony nad czarnym, czarny nad czerwonym. Wyższość jest zależnie od waszej bogobojności. Ludzie pochodzą od Adama alaihi salam, a Adam alaihi salam został stworzony z ziemi. Ktokolwiek boi się Boga, Bóg da mu utrzymanie i da mu furkan i światło. Czym jest furkan i światło? Jest to użyteczna wiedza, która jest zgodna z Koranem, sunną proroka sallallahu alaihi wasallam i opiniami jego towarzysza ashab radiyallahu anhum. Jej posiadacz odróżnia halal od haram, odróżnia dobro od zła. Dzięki niemu prowadzi on od odstępstwa do sunny. Nasz Pan mówi w tym względzie: o wy, którzy wierzycie,
Jeśli będziecie lękać się Boga, On da wam zdolność rozróżnienia i odpuści wam złe uczynki i przybaczy wam. Bóg jest władcą łaski ogromnej. O wy, którzy wierzycie, bójcie się Boga i wierzcie w Jego wysłannika. On obdarzy was podwójnym udziałem ze swego miłosierdzia i da wam światło, w którym pójdziecie i wam przebaczy. Dzięki bogobojności sługa osiąga zadośćuczynienia za swoje grzechy i jego nagroda wzrasta. Allah mówi w tym temacie: a temu, kto boi się Boga, on odpuści złe uczynki i powiększy jego nagrodę. Dzięki bogobojności człowiek uwalnia się od kłopotów, przeszkody i wątpliwości są usuwane, a Allah daje mu ulgę od każdego zmartwienia, wyjście z każdego kłopotu. Nasz Wszechmogący mówi w Świętym Koranie: a dla tego, kto boi się Boga, on znajdzie wyjście i da mu zaopatrzenia z najniespodziewanej strony. A temu, kto boi się Boga, on ułatwi jego sprawy. Drodzy bracia i siostry, ponieważ nasz temat jest długi, będziemy go kontynuować w przyszłym tygodniu. Inshallah. Ala inna ahsan al-kalam wa ablagha an-nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.